Zobaczcie, ile wyposażenia. Skoro na zewnątrz stoją takie meble, to jak wygląda w środku? Kolejny dom opuszczony kilkadziesiąt lat do tyłu. Jakie akwarium. Zapewne ktoś lubił rybki. Ciekawe, czy morskie, czy zwykłe, słodkowodne. Coś czuję, że to będzie bardzo fajny dom. Wygląda, jakby był częściowo posprzątany. Ciekawe, czy ktoś wykupił ten dom, czy po prostu ile ktoś zdążył wysprzątać, tyle wysprzątał, a reszta... A reszta na razie póki co stoi i niszczeje. Łazienka. Coś w rodzaju komórki. Słuchajcie, to ja szedłem taki kawał po pokrzywach, a tutaj jest wejście. I to całkiem fajne. Tylko muszę sprawdzić, gdzie ono prowadzi. Kurde, ale wejście. Dobra, czyli tędy będę mógł sobie spokojnie wyjść. Idę zobaczyć, co jest u góry. Tutaj nic nie widać fajnego. Ogród zarośnięty. Właśnie tędy wchodziłem. A okazuje się, że wejście jest bardzo fajne i proste. Pewnie jestem już cały w kleszczach, w pajęczynach. Idziemy do góry. A to co? Jakieś badziewie indyjskie. Idziemy do góry. Nie wiem, czy to właściciel były, czy jakiś złodziejaszek. Tutaj też zostało dużo sprzętu. Tylko co to za pomieszczenie? Zobaczcie, jaki duży różaniec.
pudełku. O kurde. Nie tak to miało wyglądać. Miały być po prostu zamknięte szuflady. Na wprost mamy budynki mieszkalne. Dlatego obawiałem się, czy w ogóle tutaj wejdę. No ale okazuje się, że nie ma problemu. I kolejne pomieszczenia. Łóżko rozwalone trochę. Szafka nocna. Wszystko w komplecie, zobaczcie, razem z meblowcianką. O, ale tutaj pajączek siedzi gdzieś. Dużo różnych lalek. Tu też kilka leży. Ładnie zdobiona szafa. Nawet biurko jest do kompletu. Dobra. O kurde, można wejść jeszcze wyżej. Ale to za chwilę. Najpierw zobaczymy, co tutaj się znajduje. Duże lustro. Zobaczymy, czy wszystko ok. Wygląda na to, że tak. Poza tym tutaj pilnuje tygrysek, więc jest dobrze. Jesus. Gepard. Zobaczcie, jaki tutaj ruch. Wyjście będzie naprawdę ciekawe. Wszyscy będą mnie widzieli wokoło. Czekaj, tu już byliśmy. Tu byliśmy. Idziemy zobaczyć na górę. Strychy też są nieraz ciekawe. O kurde, jaki duży Jezus. Z metr ma minimum. O kurde, ale nazbierali gratów. Tutaj mamy dość sporego Jezusa. Mikołaj, kasety VHS i trochę książek. Tutaj ładny stolik. Zobaczcie, mosiężne stópki. Tutaj chyba jakieś ramki. Albo zdjęcia. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. To zdjęcia rodzinne. Puste. Same ramki. Ale tu ciepło.
już jestem mokry. Ma jakiś obraz. A tutaj co? Kolejne lalki. Ktoś chyba lubi lalki. Niekoniecznie musiała być to kobieta. Zastanawia mnie, dlaczego dom jest opuszczony. Nie mam żadnych informacji na temat tego domu. Obraz ładny, drewniany, rzeźbiona para i grajek. Fajny obraz. Tutaj pan stracił głowę. Bo i mamy jakieś zdjęcie. Być może mieszkańców. Sprawdzimy, czy jest prąd. Miedziane. Tylko gdzie tu są liczniki? Nie widziałem nigdzie skrzynki. Tutaj też na zewnątrz sporo mebli. W środku nawet kieliszki są. Tutaj też talerze. Ciekawe, z jakiej firmy. Zaraz spróbujemy się dowiedzieć. Weźmiemy jeden. O, całkiem fajne. Co my tu mamy? Made in Holland. Maastricht. Maastricht. Maastricht leży niedaleko mnie. Bardzo ładne. Tutaj poruszać. O, tutaj też pewnie Maastricht. W szufladach nie ma nic konkretnego. Tutaj spoko obrazek. Ewidentnie się ktoś spakował i chyba zamierzał się przeprowadzić. Ale nie wiem, czy nie zdążył. Gąska. Tutaj. Ptaszki. W zasadzie jeden. O, ale fajny rowerek. Zobaczcie. Ale super. Ten jest naprawdę fajny. Reszta to już chyba się nie nadaje do niczego. Tu jest jeszcze jakiś kuferek. Na środku.
piłki do tenisa? Co? Jakieś dokumenty? Dokumenty? Kasety? Jakieś mini szachy? I jakaś fajna skrzynka. A w niej maszynka do golenia. Dobra. Bransoletka. Tu coś jeszcze mamy. Jeszcze jest następna skrzynka, ale nie chcę mi się tam grzebać, nie lubię. Tu jest coś ładnego. O kurde. To jest chyba, tak, podkładka pod szklankę. Ale fajny przedmiot. Super wygląda. Po prostu ciepło zrobiło. W domu jest naprawdę gorąco. Kamień się nagrywa.